Do kolejnego punktu, to jest punkt 14. Informacje przewodniczących komisji programowych. Bardzo proszę przewodniczących komisji programowych, pani Zofia Jankowska, pierwsza się zgłosiła. Chciałam państwa poinformować. Drodzy państwo, bardzo proszę o uwagę. Pozycja wciążka. Sztab kryzysowy Urzędu Miasta Krakowa apeluje do nas o edukację mieszkańców w sprawie powodzi, to znaczy w sprawie drożności rowów głównie. I prosiłabym pana przewodniczącego, żeby może taki artykuł krótki ktoś napisał w tej sprawie, bo to jest bardzo ważne. Bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, bo oni nie mają świadomości, rzucają różne śmieci do rowów, a rowy trzeba nie tylko oczyścić ze śmieci, ale strawy z różnych, one muszą być drożne po prostu, bo może ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym to grozi w przypadku nagłej ulewy i powodzi. Teraz druga informacja, wydaje mi się, że ciekawa, że ziemniaki eksportowane do krajów Unii Europejskiej rozporządzeniem ministra rolnictwa powinny mieć zaświadczenie wojewódzkiego inspektora, paszport i nie mogą tak sobie wyjeżdżać za granicę. Minister apeluje, żeby dopilnować tego, ponieważ kto wysyła ziemniaki bez tego, a ona tu chodzi o taką bakterię, co mam strasznie długi proces, nie wiem, gdzie to napisałam, ale chodzi o to, że te ziemniaki mogą mieć bakterie. No nieważne, bo tak nikt nie zapamiętam, ja sama nie pamiętam tego, jak one się nazywają, to po łacinie, ale ta bakteria bardzo długo się nazywa. Burak, jak się nie wie, to też na bakterie. I po prostu, żeby nie czuć marki Polski. Ale ten nie, to bakterie też mogą mieć. Bo jak wysyła, tak to... Bardzo proszę o uwagę i powagę. Poza tym jeszcze jedna ciekawostka, że będzie inwentaryzacja sporządzana między 3 czerwca a 21 sierpnia. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, ponieważ do 32 roku Polska musi pozbyć się azbestu. To głównie to są dachy, no ale są też różne inne rzeczy. Także jest prośba, że jeżeli ktoś wie, że gdzieś jest taki azbest, żeby pomógł tym prowadzącym inwentaryzacji. Poza tym komisja nasza poparła notatkę pani radnej Brydniak sugerującą, żeby firma Integrum kosiła ten zielony ogród. Ponieważ ci, którzy skosili ostatnio, narobili dużo szkody, tak? To jeszcze państwo radni byli tam i sprawdzali. Więc nawet drzewo złamali. Kasztanowca. Na razie mam tyle. Dziękuję bardzo, pani Grosiu. Czy jeszcze ktoś z przewodniczących komisji programowych? Pani Halina Krzynowa, komisja programowa. Ja chciałam właśnie podsumować troszeczkę. Dzień Święta Czyżyń i Dni Magistratu. Wydaje nam się, że wyszło to bardzo fajnie, tak jak i Czyżyny, jak i Magistrat. Zrobiliśmy według mojej oceny i to, co słyszeliśmy, dosyć dużą furorę. Było najbardziej, tak, najbardziej oglądane nasze stoisko i to dochodziło nawet do naszych, już po święcie Magistratu doszło, że jednak wielkie ukłony dla pani Andrzejnia, która wspaniały zmarł zrobiła i to dało to, że jednak wszyscy powtarzali Czyżyny, więc dzielnica Czyżyny naprawdę była taka bardzo, bardzo głośna i nawet pan prezydent Majdowski się spróbował naszych wyrobów. Także było nam bardzo miło i to jest na pewno dla wszystkich nas wielkie wyróżnienie, że byliśmy głośni i po drugie, że się udzielali. Naprawdę uważam, że byliśmy bardzo zgrani wszyscy, każdy, kto tylko mógł być, przyszedł. Pani, wiem, że pani Zosia nawet sobie odcisków narobiła od noża, ale no i Ania też, ale naprawdę było bardzo fajnie i uważam, że to jest takie dla nas
wielkie, wielkie takie wyróżnienie. Czy jeszcze ktoś z Państwa przewodniczących? Nie, w związku z tym przechodzimy do informacji.